Prząsty policjanci zatrzymali we Wrocławiu pięciu obywateli Gruzji podejrzanych o rozbój na właścicielu tyskiego kantoru. łupem padło blisko 200 tysięcy złotych. Udało się odzyskać część skradzionych pieniędzy. Czterech zatrzymanych usłyszało już zarzuty i na wniosek prokuratury trafiło do aresztu. Do rozboju doszło 23 marca w Tychach. Gruzini już wcześniej pojawiali się w pobliżu kantoru i obserwowali, by nie zwracać na siebie uwagi. Za każdym razem zmieniali samochód. W dniu, w którym upewnili się, że ich Łupem padnie znaczna suma pieniędzy. Ruszyli do ataku. Przy ulicy Jaskrów celowo wjechali Fordem w samochód pokrzywdzonego. Po stłuczce z Forda wybiegło czterech zamaskowanych mężczyzn, którzy, używając siły, ukradli przeważone pieniądze. Po kilku dniach kryminalni wpadli na trop. W ustaleniu tożsamości dwóch z przestępców pomógł przedstawiciel MSW Gruzji. Dzięki tej współpracy 29 marca w jednym z mieszkań we Wrocławiu Śląscy policjanci zatrzymali pięciu Gruzinów, którzy jak się okazało również za wschodnią granicą dopuszczali się przestępstw na tle rabunkowym. Śledztwo pod nadzorem tyskiej prokuratury jest w toku.